Od 1 kwietnia jesteśmy w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Dane statystyczne, wiarygodne dane statystyczne są niezbędne władzom Polski i władzom Unii Europejskiej do opracowywania dobrych strategii rozwojowych. Dlatego jest to niezmiernie ważne i jest to obowiązkiem obywatelskim. Każdy z nas może dokonać samospisu poprzez wypełnienie ankiet i odesłanie ich w internecie. Ci, którzy tego nie zrobią, będą się z nimi komunikować rachmistrze spisowi i będą im zadawać te same pytania, które są w ankietach internetowych. Spis, jak już mówiłem, jest czymś niezmiernie podstawowym. W polskim systemie jest on powtarzany co 10 lat. Pozwala także weryfikować wcześniej przyjęte strategie rozwojowe.